Już lecę. Pilnuj budowy. Muszę jechać do domu. Grażynka, co się stało? Janusz, dramat! 2 dni do świąt, okna nie umyte! O kurwa! Piotr, pomalowałeś już jajka? Elegancko! Ksiądz jak zobaczy taką pisankę, to 2 razy kropidłem poświęci. Piotr, wyłóż ten komputer i chodź na dół! Jest piękny film o Jezusie! Tato, naprawdę muszę dzisiaj iść do kościoła? Dzisiaj to już nawet największe bezbożniki idą do kościoła. Piotr, poczekaj. Jeszcze to poświęcimy. Chodź, bo nam sąsiad miejsce zajmie. Kurwa, ale się wkurzyłem, Grażynka, w kościele. Ksiądz jak święcił kropidłem, to wincy na sąsiada poleciało niż na mnie. Na co ty się dziwisz, Janusz? Taki bezbożnik to więcej wody święconej od ciebie potrzebuje, nie? Masz rację, Grażynka. Patrz, szwagier, a dopiero co Boże Narodzenie było. Piotr, ale nałóż se gęstego, bo się nic nie najesz, no. Kurwa, zaraz się ociele. Chodź tam pójdziemy na jakiś spacer. Patrz, szwagier, u sąsiadów nowy samochód stoi. Ciekawe, skąd na to pieniążki wzięły. W tym roku to powiedziałam, że nie będę tyle gotować. I tak połowa zostanie. Zobacz, Janusz, jakie ładne nowe meble ogrodowe sobie kupili. Tak, ładne. Zwyczajne. Na lato ci takie kupię, że ich zakasujemy. Sąsiad, dzisiaj lejek, a tradycje trzeba szanować. Zobacz, Janusz, dopiero kwiecień już takie ciepło mamy, nie? Grażynka, teraz to się wszystko poprzestawiało. Teraz po zimie to masz lato od razu. Taka jest prawda. Grażynka, podaj mi nodeczko krzanu pod tę kiełbaskę. A tych to lubię. Spokojne, grzeczne, mają mniej od nas. Powiem wam, że ładne było dzisiaj to kazanie. Takie o życiu. Wiesz co, Janusz? Gadałam ostatnio z Zosią i tak. Te krzaki mają wyciąć, tam zbudować altankę, a z tyłu jeszcze zrobić oczko wodne. No, żeby się czasem nie zesrały. Pochwalony dobrodzieju. Szczęść Boże, panie Januszu. Ciekawe, skąd wziął na to pieniążki. A nie, w sumie to wiem, skąd wziął. Zobacz, Janusz, ten Rysiek to w szkole na samych dwójach jechał, teraz wielki pan urzędnik, nie? Spokojnie, Grażynka. Władza się zmieni, to i on popłynie. Fajne były te święta, takie nie za długie, nie za krótkie. Ciepło się robi, kup ta se fajną koszulkę na co dzień od święta. Niech sąsiad widzi, że ma ta coś porządnego.